Jednym z podstawowych zadań Muzeum Sztuki w Łodzi, które ma w posiadaniu kilkanaście tysięcy dzieł sztuki, jest zapewnienie właściwej opieki eksponatom na wystawach stałych i czasowych oraz w magazynach. W pracowni przeprowadza się konserwację obiektów o różnorodnej technologii wykonania, a prace te będą kontynuowane w magazynie studyjnym, które właśnie powstaje w miejscu starego magazynu. Będziemy kontynuować prace konserwatorskie przy obiektach sztuki współczesnej, czasami może też sztuki dawnej. Również otworzymy się na publiczność zwiedzającą magazyn studyjny. Będziemy bardziej dzielić się swoimi przemyśleniami na temat własnej pracy. Po zakończeniu remontu i oddaniu do użytkowania magazynu studyjnego sposób pracy muzealnych konserwatorów ulegnie zmianie, bowiem pracownia będzie funkcjonować w sposób otwarty, dostępny dla zwiedzających. To nowe otwarcie będzie czymś nowym dla nas, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do bezpośredniego kontaktu z publicznością. Jesteśmy zamknięci w pracowniach i niejako na uboczu pracy muzeum. Powstanie nowoczesnego magazynu studyjnego pozwoli na uruchomienie innowacyjnych programów edukacyjnych, kierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. Będzie to realizacja idei Muzeum Sztuki w Łodzi jako muzeum otwartego i partycypacyjnego.